Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w drugim odcinku naszego vloga. Ostatnio mówiliśmy, a w ogóle Patryk Sobotka, Maciek Duczyński. Ostatnio mówiliśmy o masażu leczniczym, natomiast jakby zapowiedzieliśmy, że dziś pogadamy sobie o bólu w masażu i my będziemy tak na masaż patrzeć chyba szerzej. Mhm. I jakby dla nas masaż to jest ogólnie nie stricte masaż. Czy może w ogóle praca z ciałem? Praca z ciałem, niech będzie praca z ciałem. Okej. No więc... No zacznijmy od tego. Czy ty swoich pacjentów dociskasz tak, że ich czasami boli? Wiesz co, różnie. Najpierw oczywiście, zwłaszcza jak poznaję nową osobę, z którą zaczynam pracę, no to rozmawiamy, oceniamy, czy w ogóle ta osoba akceptuje taką formę pracy, bo są techniki, które no tam zapewne część z nich dobrze znacie, są ostatnio popularne. No jest taka praca bolesna, ale nie na każdego to po prostu dobrze działa. Także ja na przykład operuję bardzo szerokim spektrum technik. Niektóre są naprawdę bardzo bolesne, ale ci pacjenci są z tego zadowoleni. Oczywiście jak już zejdą ze stołu. A z częścią pracuję bardzo delikatnie i na jednych lepszą korzyść odnoszą z pracy, gdzie wchodzimy w ból, a część takiej pracy nie chce i pracujemy bardzo delikatnie. No tak, ale zakładamy sobie, że przychodzi do ciebie ktoś, nie znasz go, no to tutaj mi się wydaje, że jakby znowu cel terapii jest ważny. Ktoś do ciebie przychodzi i mówi, że coś go tam boli, coś się dzieje i on chce, żeby było lepiej już, najlepiej, teraz. I co ty zrobisz, to nie ma dużej różnicy. Natomiast niektórzy przychodzą i powiedzą, że okej, mnie boli kolano, ja mogę przyjść tam kilka razy, ale fajnie, żeby było miło, przyjemnie, fajnie, nieboleśnie. No to moim zdaniem sprawa jest jasna, tak? Przeważnie jeśli ktoś przychodzi z bardzo ostrym problemem, chce go rozwiązać jak najszybciej, tak jak jest to w przypadku sportowców, tak? Na przykład dzisiaj boli, jutro mam trening, muszę lecieć, no to co? No to jeśli jest taka potrzeba, no to wchodzimy w ból, jak i szybko rozwiązujemy doraźnie ten problem i potem, kiedy możemy, to pracujemy sobie z nim dalej. A jeśli mamy po prostu trochę więcej czasu, to osobiście uważam, że techniki, które są niebolesne, na dłuższą metę oddziałują lepiej. Tak to wynika z mojego doświadczenia. Taką sprawę. Jesteś wykładowcą albo nauczycielem w szkole, w studiu masażu i jest. Panie Maćku, mam takie pytanie. Czy masaż powinien boleć? Czy powinien? Czy masaż może boleć? Ja bym powiedział, no właśnie, ciężko jest teraz powiedzieć, bo jeśli ktoś już w ogóle nie ma teraz doświadczenia i powiem, tak, pewnie może boleć. No a wtedy Panie Maćku, ale ja czytałem, że jak my sprawiamy komuś ból, to wtedy mięśnie bardziej się napinają, a my chcemy je rozluźnić i to takie błędne koło. Co pan o tym myśli? Uczciwie nie są tak wyciekliwi, więc to jest minus taki. Znaczy to jest plus. Trzeba im się tłumaczyć. No właśnie, nie, no to cały czas wracamy do tego, że to wszystko zależy od sytuacji. Ale dobra, tak. Generalnie to, co wiemy z fizjologii tkanek, no to bodźce bardzo silne niszczą tkanki, ale jednocześnie powodują to rozluźnienie. Tak? Czyli dają impuls do regeneracji. No. I tam przecież jakby czasami chcesz na przykład spowodować, czy taką prostą rzecz jak masaż poprzeczny, że chcesz spowodować taki mikrostan zapalny. Mm-hmm. Jest coś takiego. I to raczej jednak trochę pewnie boli. I no, na masażu, że wręcz musi. I po masażu. Ale taki jest swój cel. No bo jakby ja też jakby rozpatruję takie dwie możliwości tego bólu, że ciśniesz tak mocno, że każdą osobę by bolało. Mm-hmm. I taki ból może nie zawsze jest dobry, ale czasami jest tak, że kładziesz komuś rękę, ale problem jest tak duży, że to już boli. Mm-hmm. Pracujesz z karkiem, łapiesz, no łapiesz, ręka twoja leży praktycznie, a ktoś już... No, nie? Tak. No to taki ból, dobra, bo ja wiem, że popracuję trochę dłużej, to przejdzie. Mm-hmm. Ale jakbym to wiesz, tutaj już. Ja myślę, że no to nie ma szans. Niekoniecznie, nie ma szans. Nie, no oczywiście można wtedy zacząć pracować w ogóle w innej okolicy, tak? Żeby spowodować... O, właśnie, nie tutaj. No tak, tutaj się kłania praca na taśmach anatomicznych.
Tak jak mówiła pani Ida Rolf, jeśli coś tutaj parafrazując, nie uzyskujemy efektu w jednym obszarze, na którym pracujemy, to z niego uciekamy, zajmujemy się czymś innym i potem dopiero wracamy do tego miejsca. W ten sposób też można unikać bólów pracy. No to musi mieć sens, no nie? No, niektórzy tak obejrzą sobie ten film i pracuje z karkiem, ale mi nie idzie, no to zabieram się za staw skokowy. Może pójdzie myślę, wtedy. Myślę, że jakaś jednak znajomość tutaj zasad tensegracji. Co? Nie mówię, że to żarty są. No tak, jest to, no jednak coś tutaj trzeba wiedzieć. Przynajmniej podstawy na ten temat. Dobra, i teraz jakby kulminacja, podsumowanie. Czy... Pytanie, masaż powinien boleć? Tak, może. Pytanie, czy praca na tych miękkich może boleć? Tak, może. Tak, może. Ale czy jest to zasada, że nim mocniej, tym lepiej? Nie. Kategorycznie nie. Ale tutaj znowu, jasno określenie celu, rozmowa z ludźmi, co chcą osiągnąć, ile wy macie czasu, żeby osiągnąć jakieś efekty. Bardzo dużo składowych jest tutaj, ale może tak być, bo jakby w wielu książkach jest, że nie może, a jednak może. Czasami to są takie, że to nie jest stricte ból mięśniowy, tylko gdzieś tam ktoś na przykład już boi się w głowie, ma jakiś tam problem, no nie? I on wie na przykład, że gdzieś tam bolało go jakiś problem w łokciu, który utrzymał się długo i na przykład gdzieś tam ty dotykasz, a jego już zaczyna boleć. No to tak. Na przykład wiesz, że to nie spowoduje ten twój dotyk tego bólu, bo on jest zbyt subtelny i zbyt mały, tylko gdzieś tam on już ma w głowie, na przykład nie wiem, boi się, ucieka od tego problemu. No to na przykład ja nie mam skrupułów wtedy i pracuję sobie czasami na tym miejscu. No tak, chociaż tutaj to już właściwie wchodzimy w psychosomatykę i tu się dopiero zaczynają schody. A ten rzeka. I myślę, że można by było nagrać na ten temat nawet pełnometrażowy film i napisać niezły stosik książek, co już zresztą parę osób zrobiło. Czyli dzisiaj nie odpowiedzieliśmy na żadne pytanie. Czy... Nie, no jak to nie odpowiedzieliśmy? Co o tym sądzimy? No, moim zdaniem tak. Z mojej strony podsumowując, na dłuższą metę uważam, że lepsze są techniki, które nie bolą, praca, która nie boli, ale też doraźnie jak najbardziej, jeśli pacjent to akceptuje, można wchodzić w ból. Ja też jak muszę wejść w ból, to wchodzę w ten ból, jak nie muszę wejść, to staram się nie wchodzić, dlatego że nie lubię być też kojarzony przez moich klientów jako kat i po prostu dzwonią do mnie w ostateczności. Jak już jest źle, wolę być kojarzony, że jednak wiesz, załatwiłem to inaczej trochę i bezboleśnie. No, w pewnym sensie. Wolę kojarzyć się miło. Miło i skutecznie. No, miło i skutecznie. O. Pewno tak. To było na tyle i teraz to jest pytanie. Jak wy pracujecie z pacjentami? Czy czasami wchodzicie w ból, czy nie wchodzicie? Czy uważacie, że praca z ciałem powinna być bolesna? Czy wręcz odwrotnie? Czekamy na wasze komentarze. No i zapraszamy na blog, który ruszył się i prężnie działa i praktycznie codziennie będą wpisy. projektmasaż.pl. Tam zaglądajcie codziennie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Masaż leczniczy. Co to właściwie jest dla ciebie? Znaczy, mi ogólnie nie podoba się to, że u nas, nie wiem czy tak jest na całym świecie, czy tylko w Polsce, że...